Cześć, witam Was w czwartek. Wstałam już dawno. Muszę teraz się szybko wszystko spakować, umyć zęby i lecieć. Chciałam tylko zrobić taki update serialowy, bo właśnie skończyłam oglądać ostatni odcinek. Przysięgam Wam to, po prostu jest jakieś straszne. Nie rozumiem po prostu takich seriali, które są tak mocno oderwane od rzeczywistości. Kompletnie to do mnie nie trafia. Wydaje mi się to po prostu aż... Nie, kompletnie nie. Chociaż rozumiem, że pewnie większości ludzi się możliwe, że podoba, ale ja nie lubię takich seriali oderwanych od rzeczywistości aż tak mocno. Nie. No i co? Denerwuję się? Trochę się denerwuję, ale z drugiej strony też jakby staram się wierzyć w siebie i w to, że jednak coś tam umiem, mam jakieś umiejętności i że powinnam sobie poradzić. Jeżeli mnie stres nie zje, to myślę, że będzie dobrze. Tak sobie mówię i mam nadzieję, że tak będzie. Nie powinno się pojawić się nic, czego nie robiłam. Nie wiem, jak będę miała modelki. To jest jeden największy taki znak zapytania. I cieszę się, że jestem w pierwszej grupie, bo ja zawsze lubię mieć już coś zrobione, niż siedzieć na tym fotelu i wiecie, jakby mnie ktoś malował, a ja dopiero za półtorej godziny, to jest zawsze troszeczkę więcej stresu. Co prawda ten wieczorowy makijaż mam dopiero chyba o 14 coś, więc jeszcze cały dzień prawie przede mną, ale już jakby ten pierwszy pójdzie, jak już będę tak czuła, że mi, jak mi poszło, czy będę zadowolona, czy nie, to myślę, że też będę albo spokojniejsza, albo bardziej zdenerwowana. Ale mam nadzieję, że pierwsza opcja, czyli że będę troszeczkę spokojniejsza. I co? No i tyle, lecę, bo muszę spakować. Jednak się muszę chyba wymeldować teraz, żeby już tutaj w tej przerwie nie wracać, bo chyba nie ma to sensu. Więc pakuję się i szybko lecę, bo już mam mało czasu. Pewnie odezwę się... Nie wiem, kiedy się odezwę. Ale jakoś się odezwę. Nagrywam znowu z trzęsącej się ręki. Ale już jestem spakowana. Tutaj stoi walizka, nie wiem, czy widać. Tam stoi walizka. Tutaj Wam pokażę. To wszystko muszę Ci zabrać ze sobą. Więc życzcie mi powodzenia. Znaczy, tą torbę zawsze, codziennie miałam taką. Tutaj ten segregator robi... Jeszcze tutaj muszę wrzucić aparat. No, ale jakoś muszę sobie z tym poradzić. Walizkę zostawiam oczywiście w hotelu. I co? Lecę. Nie wiem, jakoś się zdenerwowałam trochę. Chyba dużo i... dużo rzeczy dzisiaj będzie, więc... muszę się troszkę chyba uspokoić. Dobra, odezwę się po egzaminie. Życzcie mi powodzenia, trzymajcie kciuki. I co? Lecę! No cześć, cześć, witam Was w piątek. Już wczoraj się nie odzywałam, bo ten dzień z tymi egzaminami zleciał po prostu nawet nie wiem kiedy. Potem już szybko poszłam do hotelu, mąż mnie odebrał, wróciliśmy do domu. Zanim już ogarnęli spanie, kolację, to już my obydwoje padli. Razem z dziećmi, więc już nawet nie miałam szans się odezwać. Ale teraz będzie update. Zdałam wszystkie egzaminy, chociaż było strasznie dużo stresu, mega. Nie wiedziałam, że się tak zestresuję. Zaczęło się od tego, że ta najważniejsza, ta główna nauczycielka obejrzała to moje portfolio, miała parę uwag do niego. I powiedziała mi, że dobrze że było, że mnie skończyła, w sensie poprawiła to zanim wyjadę. Ja mówię, ale było jak ja mam to zrobić, kiedy? No i ona tak myśli i nie wiem dlaczego ona zapomniała, że ja mieszkam w Emiratach, ona myślała, że ja lecę gdzieś, wiecie, do innego kraju. No ale stanęło na tym, że jeżeli ja mieszkam w Alain, to na spokojnie, żebym wprowadziła te uwagi, wysłała jej to mailem, ona to wydrukuje, włoży do tego mojego portfolio i po prostu pocztą mi prześle ten certyfikat. Mój makijaż dzienny, egzamin poszedł mi dobrze, byłam bardzo zadowolona, ale niestety na wieczorowym już miałam pewne wątpliwości. No ale zdałam. Wątpliwości też miałam a propos mojego dziennego makijażu. Dziewczyna, którą malowałam, powiedziała, że ona by nie wybrała takiego koloru podkładu. Moim zdaniem on pasował i zapytałam się potem tej nauczycielki, ona powiedziała, że dobrze był dobrany. Wiecie, to jest już tylko osobista preferencja, ktoś woli ciemniejszy, ja ją jeszcze trochę ociepliłam bronzerem, więc jakby to wszystko dobrze się zgrało. I ona w sumie też powiedziała, że się podoba, ale jakby przyznała, że ona sama by takiego podkładu się nie odważyła użyć. W sensie ona uważa, że dla niej po prostu trochę za jasny.
Ale wyglądało dobrze i jakby moim zdaniem i zdaniem tej nauczycielki to wszystko się tu zgrywało z dekoltem, więc dobrze. A w tym wieczorowym, nie wiem, zaczęłam mieć jakieś panikę taką, bo tej dziewczynie zaczęło łzawić oko. Po prostu takiej tutaj z jednego oka tak po prostu leciały łzy. Zawołałam tą nauczycielkę, mówię, no co ja mam teraz zrobić, jak ona tak płacze. Powiedziała mi, żebym zostawiła tutaj i po prostu nie irytowała jej tego, bo ona miała, zmywała makijaż wcześniej i aż było widać, że ma tutaj taką czerwoną, strasznie podrażnioną skórę, więc zostawiłam taki goły placek tutaj. No i tam ona zrobiła adnotację, żeby nie było mi to liczone jako punkt ujemny, tylko że po prostu była taka sytuacja, jaka nie była ani inna. Mogłam trochę bardziej to jej rozetrzeć tutaj, już mówię o makijażu oka. Jakbym miała czas, to bym to zrobiła, mieliśmy godzinę, żeby to zrobić i wypełnić ten face chart cały. No ale zdałam, więc to najważniejsze, ale przyjmowałam, że stresowałam się dopiero o tym, że zdałam, coś dowiedziałam wieczorem, jak wróciliśmy do domu, więc całą drogę do domu jeszcze się trochę stresowałam. Ale okej, okay, wszystko zdane, więc spoko, cieszę się. No, dzieciaki w ogóle bardzo się fajnie ucieszyły, że mnie widzą, ja się też za nimi stęskniłam i za mężem, więc całą drogę do domu był update, co się wydarzyło, co kto zrobił, kto się z kim pokłócił, więc było fajnie. No i co? I wracamy do normalności. I koniec mojej przygody w Dubaju. No i chyba koniec mojego vlogowania, bo ja chyba nie czuję się najlepsza w tym fachu. Chyba wolę nagrywać inne filmy. Więc mam nadzieję, że te moje vlogi w jakiś sposób Wam się spodobały, umiliły Wam trochę czas, więc zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie jakiś komentarz pod spodem. Będę bardzo wdzięczna za każdą aktywność Waszą na kanale. A ja się z Wami żegnam i widzę się z Wami już niedługo w kolejnym, już takim normalnym, jak dla mnie, filmie. Pa!